Hello, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Hydronir. Nie Hydronir, tylko Hydronir. I kochani, tak zaczynamy sobie w menu, bo tak zatrzymałem sobie rozgrywkę, bo gram od razu po poprzednim odcinku, pod tym pierwszym. I tak widzę sobie te opcje, ans, tak jakieś tam przypomnienie najbliższego pojazdu, są wszystkie kawałki brudu, etc. I tak sobie patrzę jeszcze na social media i Twitter, Discord, YouTube, TikTok, Instagram i nie wiem co to jest. Rajpur? Co to kurde jest? A, to jest dobra Wikipedia. Okej. Dobrze wiedzieć. Na Discordzie mają 4000 członków, więc no, nawet nie jest tak źle. A jeżeli chodzi o TikToka, też nie jest źle. 10,5 tysiąca obserwujących. 158 tysięcy polubień. No. Ale widać, że chłopaki tutaj bardzo idą pod publikę, bo wstawiają jakieś tam emotki, o Jezu, co się dzieje z tą grą i tak dalej. No nie wiem, czy to jest, czy wiadomo, no chcą osiągnąć również jakiś tam sukces medialny, to jest oczywiście zrozumiałe. Ale pytanie, jakim kosztem? Ja bym jednak wolał, żeby się chłopaki zajęli grą niż social mediami, ale to tylko zrzędzenie starego chłopa. To ja mogę wiedzieć. Dobra, oczywiście wracamy do naszego tutaj wydobywania rzeczy. Kurde, wiedziałem, że wleci. Ja zrobiłem. A, nie wróciłem. Nie! Co się dzieje? O, teraz zadziałało. Kurde, no tej wody by się przydało troszeczkę bliżej. Nie leć! I tak poleciała. No chciałbym, żeby troszeczkę to zaczęło lecieć to wszystko automatycznie. Bo widzę, że kryształek tej mocy nam dropnął. Gdy świeciło w środku. Nadal jeszcze sięgam. Nie jest źle. Możemy sobie bliżej podejść tędy. Ciekaw, jak to dalej będzie szło? Jak wygląda dokładnie automatyka tutaj? Czy to będzie drugie Factorio? Widzę, że są możliwe również modyfikacje w tej grze. Dobra, zobaczmy, co tam nam wyszło. No i widzę samorodki złota. Wagi nadal nie mamy. No właśnie, wagi nadal nie mamy. Jaki store tutaj jest? Giełda również tu jest. Widzę, że tutaj również znajdziemy kolejnego merchanta. Trochę niżej, w dole. Dobra, fajnie. Wow, co tu jest? Wow! Cóż to jest? No, dziadzia, nic nie powiesz? Nie mogę cię okraść. Wow, co to? Endgame tutaj jest, czy jak? Wyjdź. I to jest niby gdzieś tu.
Nie chcesz gadać? Nie chcesz gadać. Dock Market. Rybka jest za 109. Rozumiem, to w ten sposób działa. To w ten sposób działa. Cóż tu jest? Sprzedajesz buty? Ty cokolwiek sprzedajesz? Nie, to jest jakiś fish market. To mnie nie interere. A ty kim jesteś? Kup. No ale co ja mogę kupić, jak tu nic nie ma? A jest, dobra, to jak na wędki wiodą na rybę. Piła. Nie sztabki metalu na pół. Lupa pokazuje wytrzymałość przedmiotu. Torba na narzędzia. Hak do filtra wody. Ale ja to bardziej chciałbym coś takiego jak waga. Czy coś takiego jest? Nie ma? Jest coś takiego? Czy nie ma? Halo. Pani Gro, mogłabyś mi to wyjaśnić. To co? Moja pierwsza wędka. A 52. Waga. Potrzebna mi jest waga. Macie coś takiego jak waga? 440 lupa porąbało was? Sztuczny prawczyn. Nie ma tu nic. Nie ma tu nic. To jest kolejny dig site. Nie dig site, tylko dig site. Żebyście mi tu nie mówili, że ja tu o jakichś wyrostkach mówię. If you know what I mean. Dobra. Idziemy stąd. Tu nic nie ma. Tutaj to jest tylko jakaś rybiarnia. Jest zakichana. Może tu coś jest? Cmentarz. Nic tam nie powiesz? Nic tam nie powiesz. Może bym mógł coś rozkopać tutaj. Nic nie powiesz naprawdę? To nie, bez łaski. Jeszcze się Shiro utop, jeszcze się utop. Dobra, ale tak, jeżeli chodzi dalej... Nie chcę. Jeżeli chodzi o dalsze nasze zakupy, no to tak, z pewnością potrzebujemy jeszcze. Tu też jest piła. Potrzebujemy kamienia szlifierskiego. Nawet stoi ten jeden. Pełm górniczy nam jest chyba niepotrzebny. Motek budowlany też chyba nie. Korek. No właśnie, ale tu żadnego... Rura wlotowa wody skutego żelaza. Pompuje wodę do systemu rur pod ciśnieniem 100%. Może to nie byłoby głupie. Dobra, ale najpierw kamień szlifierski. To jest priorytet u nas w tej chwili. No to robimy dalej te sztaby. I się zastanawiam, czy nie lepiej właśnie byłoby po prostu... Nie walić tego pojedynczo, tylko dodać tyle. Bo tu nie ma żadnej ceny. Znaczy ceny, żadnej wagi nie ceny. Gdyby była waga, to by było inaczej. To jest ruda klotium. Dobra, was na razie tutaj wywalamy. Tu jest kasa jeszcze, to sobie oczywiście łączymy. 65, dużo. Jeszcze się nie
zrobiło, no właśnie. Rozumiem, że teraz tego powinno być dużo. Tak? Tak. No i znów wkładamy el żelazo. Tam jest jeszcze jedna ruda, z tego co widzę. Znaczy ruda, nie ruda. Ruda tutaj jak szalona w maździe. Mówiłem tutaj o nieoślepowanym szmaragdzie. O, właśnie. Rozumiem, że to jest dosyć ciężka sztabka. Może ty ją chcesz, Oleszko? Ją? Nie, to nie w porządku. No nie, ale nie rzucaj tak o ziemię, mendo jedna. Kurwa, rzucę tylko raz. Dwie ciężkie sztaby. Tu mówię, zobaczymy jak to wyjdzie cenowo, tu jest tygiel. Pewnie wyjdziemy na tym kiczowato cenowo, no ale cóż. Nic nie poradzimy. Ej. Coś to odrzuć. Mamy trzy sztabki. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Okej, lekkie cięcie. Wybaczcie mi to. Zobaczmy, ile to kosztuje. Sklep spożywczy? Ej, tego nie widziałem. Większa ryba, większa wypłata. Aha, czyli to my możemy sprzedawać tylko. Ale my nie mamy... 242. Ile to kosztuje? A, to kosztuje 142. Oczywiście, że tak. A jeden nasze sztabki? 59. No jest... Jest to... No ale nie wiem, czy się opłaca tak pojedynczo, naprawdę. Znaczy pojedynczo tak skupione. Chyba lepiej jest po prostu robić te sztabki pojedynczo. Innego sensu nie widzę w tym. O, 307, no to wypłata. To ona normalnie jak paser brzmi. Nieważne skąd to jest i tym podobne, kurczę. Dobra. Patrz ile kasy teraz mam. Dużo, nie? Biorę to. Ja coś jeszcze mogę wziąć. Mamy dużo pieniędzy. Pieniędzy mamy sporo. Typ zasoby do sortera, aby rozdzielić je według typu zasobu, który znajduje się na tacy. Nie wiem co to jest i nie wiem czy chcę to brać. Hełm górniczy. A ta pompa... Pompuje wodę do systemu rur pod ciśnieniem. Rura wlotowa wody skutego, tak? Żelaza. Nie wiem, czy to jest sens brać to. Zatrzymując zawór też weźmiemy. Ja nie wiem, co ja biorę w ogóle. Zbiornik ciśnieniowy skutego żelaza. Umieść w środku odłamek lub pręt odłamkowy. Nie wiem, wezmę jeszcze to. Biorę, no.
Zostało nam 80 znów, czyli cały wuj. Dobra, ale tak, weźmy to. Przejdźmy wózkiem po ten cały osprzęt. Mam nadzieję, że to nam tutaj pozwoli na małe co nieco. W sensie, że podłączymy sobie tą wodę, o, stąd, tak jak jest tu. I będziemy mieć bliżej do tej wody, no bo to jest męczące. To jest męczące. Dobra. Tak. Ryby bierzemy. Rurę bierzemy. O. Zawór bierzemy. Dobra. I rura wlotowa. Nie. Zostań. Hahaha, oszukałem grę. Zwykłe łóżko do spania kosztuje 24. Też trzeba o tym pamiętać. A ile to kosztuje? A to nie kosztuje. To jest bezcenne. Ja mam sobie szczerze na tym sprawdziłem, że ta gra ma jakiegoś koopa. To było ciekawe. To wszędzie się da postawić, tak? Leci woda? Ej, no ale ja chciałem to. Coś leci. Może to nie będzie takie głupie. No, to może nie być głupie. Ten kamyczek jeszcze oczywiście postawimy. Pierski. To nie jest głupie, naprawdę. 80. Ile te rurki kosztowały? Ja sobie to przedłużę. Ile te rury kosztowały? 22. Bez tragedii. Ile tam miałem? 80, tak? 24. Jeszcze jedną mogę kupić. I tak będę musiał przyjechać jeszcze po te dwa. Wózkiem szybko lecimy po te rureczki. Ej, podoba mi się to. Ta gierka jest naprawdę bardzo ciekawa. Jest bardzo ciekawa. W ogóle wam powiem szczerze, że miała inna gra wejść zamiast Hydronira. A dokładniej mówiąc, miało wejść Subsistence. Jest to gierka, którą grałem kiedyś swego czasu i to nawet sporo w koopie. Ale powiem osobiście, jak ja naprawdę tej gry pałałem żywną sympatią, tak teraz widząc co robi twórca, po prostu się przeżegnałem i zrobiłem zwrot. Zrobiłem zwrot po prostu, bo ta gra po prostu była w tragicznym stanie. Mamy to. Dobra, to trzeba podstawić to jeszcze. No nie! Ej, bo to miało być fajniej miało być. Masz ty węża. Nie, no to trzeba więcej. Ta rura musi być gdzieś tu. Yoshiro był mądry. Gdyby zrobił to w innym miejscu. Na przykład w tym.
No bo to będzie wygodniejsze po prostu dla nas też. To będzie dla nas też wygodniejsze, jakby nie patrzeć. To już jedna rurka jest, dobra. Może się wywaliłem z rurek wszystkich, ale jednak nie. No. O właśnie. O właśnie. Weź się postaw ładnie. To nie chce ze mną współpracować. Czemu tak? Zresztą jakiś stojak na narzędzie się przydał. Czemu to musisz być taki uciążliwy, co? No dobra. Jak mam to w ręku, to się nie da. No. Irytująca mendo. Ja w ogóle tak, to bym sobie przeniósł gdzieś tu. Na proste. Na proste. Bo mamy normalnie taki pierdzielnik tu zrobiony, że to szok. Moldy mamy tutaj. To niech będzie tu. O, jeszcze sejwik się zrobił. Właśnie, bo tu mamy jeszcze szmaragdy nieoszlifowane. Już są oszlifowane. Dobra, ale tak, bo tutaj pamiętam, że jak robiliśmy... czy robiliśmy, jak chcieliśmy coś zrobić, to potrzebowaliśmy 2 sztabek żelaza. Dobra. Teraz jest, odłóżmy ten dygielek. Niech to się rozgrzewa. Ja chcę zrobić to. I zobaczyć, ile to będzie kosztować. Zgaduję, że młotka nie wziąłem, prawda? Prawda. Nie rozgrzało się. Do końca się nie rozgrzało. Wercie. Grzej się, grzej. To nie jest naprawdę proste nawet na klawiaturze. O! Udało się. Mamy naszyjnik. Sztabka żelaza 08, sztabka żelaza 07, emerald 04, sprzedaj na giełdzie lub u jubilera. Zobaczmy, ile to kosztuje, bo chcę sobie przedłużyć rurkę. Jakkolwiek to brzmi. Chcę sobie rurkę przedłużyć. Nie mogę. Panie jubiler, ile by pan za mi... 31, no sobie w dupę to wsadź. Ale wezmę. Pierdzielę. Jeździerstwo. 31 za szmaragd. Dwie sztabki. Ty to spadaj, rzuciłeś moją sztabkę złota. 14. Chyba nam to starczy teraz nawet na 2 rurki. No były chyba po 22? Dobrze pamiętam? A i owszem. Przedłużmy sobie rurkę.
No, a jeszcze jakbym tak trafił, to by było miło. O. Działa. Proszę, żebyś tak trafił do środka, to by było dobrze. Nie jest źle. Ale naprawdę trzeba ten stojak kupić. Bo nam się więcej schodzi z odkładaniem tych surowców, czy surowcy, narzędzi, niż samą tej robotą. Elegancko. Prawie jak automatem. Migomatem, pyk, pyk, pyk i gotowe. Aż mi oko zaswędziało. Dobra, jak to nasza córka? Nie córka, córka oczywiście. Coś fajnego? Większość żelaza. Ja mam jeszcze jeden pomysł, bo tutaj nam się weź się zakręć. Zakręć się. Ło, co to? Skąd ta ruda się tu wzięła? Ja ją wykopałem? What? Ej, ja tu rudę wykopałem. Ale jaja. Ale jajce. Tylko mówię, tak naprawdę tutaj jest problemem to, że my musimy to ręcznie wszystko wkładać, wyciągać i tak dalej. Jeżeli te sztabki byłyby pojedyncze, to faktycznie bardziej się opłaca robić, no ale jak tak sobie zamierzamy robić jak w tej chwili, no to wiadomo, że lepiej jest to zostawić. O. Ja chciałem to tu. O, właśnie. Pyk, pyk, pyk. No i czemu ty nie możesz tego zostawić? Jaki to masz problem? Nie wiem, jaki on ma problem, ale ma. Ale ma problem. Jeszcze jedno żelazo zostało? Tam to się wziął. To zostawmy tu. A da się to oszlifować? Niestety nie. Niestety nie. Myli mi się to wszystko. Myli mi się. Tyle żelaza tutaj będzie, że łuch. A i złota sporo. Ja się dziwię, dlaczego tutaj nie ma tej wagi, no. Jestem w stanie zrozumieć, że on nie ma wagi w ręku, ale tu gdzieś powinno być napisane chyba. Może gdzieś tu w ustawieniach jest. Rozgrywka. Zapisuj kawałki ziemi. Nie widzę tutaj tego. Obróć. Może tą lupę trzeba kupić jednak.
może i tą lupę przydałoby się kupić. Dobra, uzbierajmy sobie troszeczkę jeszcze tego. No wiesz ty co? No wiesz ty co? Przydałoby coś takiego automatycznego do czyszczenia. Że tylko wkładam po prostu piasek i to samo sobie tam czyści. Ale nie wiem, czy tak się da. Pyknięte. Nie wiem, czy nie będziemy musieli iść na jakiś inny teren. O jest. Byście się musiało popsuć. Jaki ty masz problem? Jaki ty masz problem? Dobra. W pewnym razie wystarczy. Dużo złota. Ruda klotium, tak, ruda klotium. I kamienia rdzeniowego. Dobra, więcej złotka. Więcej złotka. Dopal się ładnie. To wybomblowało. I to jest sztaba. To jest sztaba. Zrobimy to w ten sposób, że damy tą starą sztabę. Dodamy więcej żelaza. Niech to się ładnie skondensuje. Tutaj już zaczniemy pakować powoli to wszystko. Dobra. Dobeczka już kolejna jest. Teraz to. To też to łatajstwo pójdzie. I kamień rdzeniowy. A, najpierw trzeba wylać przecież, no tak. Wow. No liczę na utarg. Nie powiem, że nie. Tu te błyskotki. Tu są te błyskotki. To jest. Bóg wie. Dobra, idziemy to sprzedać w cholerę. Rozumiem, że to złoto ci nadal nie odpowiada. To ja nie wiem, co ty chcesz. No jeszcze mi się wypierdziel. To ja z tobą nie rozmawiam. Nie chcesz, to nie. 24 kilo złota chcę, na pewno. I obstawiamy, ile wyjdzie. 247, no bez szału. Nie, 530. No. Ile to? 128. 128, 125. 8? Ale dupa.
1239. Wow. To po 17. You know, digging deeper will get you the best resources. 536. No to teraz kasy żeśmy. Przepraszam. Kasy żeśmy połapali. Ale jeszcze nas tu nie było. Co tu jest? Stock market. Kurde. Tu sztaby. Waga 200. No dobra, tylko my tej wagi nie mamy, no. To skąd mam wiedzieć, ile to jest waga 200? Jedyne, co mi przychodzi do głowy, to ta lupa i po tą lupę teraz pójdę. Tam była wytrzymałość niby przedmiotów, etc, etc. No ciekawe, co to da. Bracia Punk Lampangang. Dobra. Tutaj gdzieś była lupa. Pokazuje wytrzymałość przedmiotów. Jestem ciekaw. 440, tak? Stać nas. No i co? Mamy lupę. Oj, dobra, i tak będziemy musieli tu wrócić, niestety. Półtora, czyli ile? Nie widzę tego. Jakbyście jeszcze mi powiedzieli, jak sprawdzić wagę przedmiotu. O Jezu, jaki lag. Tu jest coś pokazane. No nie ma, no. To po co mi ta lupa? Po co mi ta lupa? Też mogłem sobie coś kupić tu. Wiertło skutego żelaza, czy żniwiarkę. Kurde, no mogłem to kupić. 432. Nie pomyślałem. Jestem wściekły na siebie. Dawaj mi to. Dawaj mi moje resztę. Moje resztę, tak. Moją resztę. Ja sobie idę i już więcej tu nie wrócę. Amstwo w państwie. Zepsutą lupę, żeście mi sprzedali. Co się dzieje normalnie? Te czasy są okropne. Kiedyś to były czasy, teraz to nie ma czasów. Teraz to już nie ma czasów. No dobra, dam jeszcze szansę. Dam jeszcze szansę taką, iż wykopiemy sobie coś jeszcze. I sprawdzimy na przykład wagę. Bo ile to będzie waga? Czemu nie trafia? O, teraz działa. Powinno. I to jest złoto, tak? Ruda złota. Rwą ruda złota. Proszę, żeby ta sztabka była widoczna. Kurwa, nie miałem ci kucnąć. Jak działa lupa? Z. Po co jest ta lupa? Kliknąłem B i coś się odpaliło. Ej. Nie mówcie. Tak, ej, to co najedziemy, jak klikniemy B, to mi się odpala przeglądarka. Wow. Czekajcie. No dobra, magnifying glass needs you. Aha, czyli nie ma nic opisanego, świetnie.
Displays durability of items which take which take damage. I tylko to. No to nic nam nie powiedziało. Nic nam nie powiedziało, a mi jeszcze zniknęło nagrywanie. Nie rozumiem, jak to działa. Nie rozumiem, jak to działa. Musimy sobie teraz uzbierać kasę na to automatyczne wydobywanie, bo innej opcji nie widzę po prostu w tej chwili. Innej opcji nie widzę. Czyli tak, jakoś sobie dostarczyliśmy tą wodę, więc jest spoko. Myślę, że jeszcze przed następnym odcinkiem... No tak, Shira pewnie. Przed następnym... No przestań, ty gałganie. Przed następnym odcinkiem sobie troszeczkę jeszcze powydobywam tutaj surowce właśnie w ten sam sposób, co robię to teraz. Żeby was nie męczyć tym poruszaniem tego łba. I wtedy może sobie... Kupimy ten automat. Kupimy ten automat. No. No pewnie. Weź mi to żelazo. Weź mi to żelazo. Dobra, jak tam surowce? Rału nie ma, dupy nie urywa. Czyli nic nowego. Duże żelazo. W sumie dobrze. Ja zaraz sobie jeszcze odpalę wiki, zobaczę, czy nie ma żadnej wagi. Bo no, my nie mamy jak nawet sprawdzić tych surowców. Nie mamy jak sprawdzić wagi. To jest naprawdę mega dziwne, że my tego nie mamy już od podstaw. To jest naprawdę mega dziwne. Ten kamień rdzeniowy to jest guciowarty. 3 złota. Teru. Sztabka jedna. Dobra, moi drodzy, ale my się tu pożegnamy. Troszeczkę krócej dzisiaj, ale myślę, że i tak sporo zrobiliśmy. Szkoda, że tu nie ma mapy pod M, tylko trzeba cały czas się wracać i patrzeć na tą mapę. Myślę, że w następnym odcinku, to my sobie z pewnością zrobimy tripa, może do Bridgepur, być może nawet do Grinchfield, dobrze mówię, tak, albo i Irishale, nie byłoby głupie. No i pewnie sobie już ten automat tutaj założymy. Chociaż w tutorialu coś było napisane, że trzeba sobie jakieś pole wykupić, żeby ten automat postawić. Nie wiem, zobaczymy, jak to będzie. Tak czy inaczej, pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał do was Shiro, a my się oczywiście widzimy w następnych odcinkach z Hydronir. Trzymajcie się, hej hej.